Małgosia Socha to jest jedna z przezabawniejszych gwiazd. Przymiarki z Gosią trwają bardzo długo, ale tylko dlatego, że sobie siedzimy, gadamy, opowiadamy wszystkie historie, cały czas się śmiejemy. I teraz tak, Gosia przyszła do mnie po ciąży. Bius był taki mamy karmiącej, w związku z czym każda sukienka o każdej porze dnia wyglądała inaczej. W związku z czym na czerwonym dywanie wieczorem Bius był bardzo duży, bardzo bujny i wyglądał no, bardzo prowokująco, a sukienka była maleńka i przyległa, w związku z czym dostaliśmy efekt takiej seksbomby. Gosia była bardzo zadowolona, bo mówi, mam dość tego siedzenia w domu jako mama, chciałam wyjść na czerwony dywan i zrobić wow, no i zrobiła wow. Śmieszną historię mam również również z Agnieszką Dygant, która przychodzi do pracowni i ona zawsze marzy o jakimś oversize'owym garniturze. Wielki garnitur, wielkie spodnie, wielkie buty i taka jest zawsze historia. A potem wychodzi w przeźroczystym, cudownym gorsecie z tiulowym dołem na czerwony dywan w Cannes. I to jest ta nasza chłopaczara Agnieszka, która kocha modę. Małgosia Kożuchowska. Małgosia Kożuchowska ma bardzo piękną sylwetkę, piękny dekolt. Bardzo fajnie jest ten dekolt pokazywać, ale teraz jest kwestia internautów. Co powiedzą internauci? Małgosia Kożuchowska, gdzie się podział jej biust? Małgosia Kożuchowska, teraz za duży biust. Słuchajcie, zawsze nie wiemy, jaką sukienkę zakładamy i tylko pierwsze o jakim komentarzu myślimy, co powiedzą o biuście. No sami przyznacie, że Małgosia tu wyglądała rewelacyjnie i to była bardzo trudna sukienka, bo nawet na przymiarkach do pokazu było trudno dobrać do niej modelkę. Gosia przyszła, założyła i wyglądała topowo w niej. Pokażę wam Asię Krupę w sukience, która była przygotowywana na nową formę Asi, bo Asia powiedziała, że jest w topowej formie. Pięknie schudła. I jedzie i koniecznie zrobić węższą niż normalnie tą sukienkę. Wchodzimy do studia i nagle przychodzi dźwiękowiec. Przynosi taką stertę, koszyk mikroportów, które trzeba jej podpiąć z tyłu na wielkim finale, które się mieszczą absolutnie na wdechu. W związku z czym cały finał Asia Krupa w pięknej białej sukni musiała trzymać fason, w związku z czym uśmiech, cudowna mina, a z tyłu 10 cm talii za mało. Wszyscy jesteśmy świadkami niesamowitej walki. Więc na jednym wdechu i wydechu musiała wytrzymywać cały czas do przerwy reklamowej. I widziałem, jak wpadała cała ekipa na przerwie, odpinała sukienkę, Asia odprężała się, oddychała. Kasia Sokołowska pojawia się w pracowni. Już mamy taki standard, że przychodzi i mówi, wiesz, ja bym chciała taką czarną, malutką albo króciutką, coś takiego bardzo skromnego, zakryta góra, zakryty dół, tu troszeczkę dłuższa, tu może rękę zakryjmy i wychodzi w czymś kompletnie odmiennym. Taka historia skończyła się ostatnio tym, że z małej czarnej powstała wielka, z długim trenem różowa sukienka, taka fuksjowa, ostra suknia, cudowna tkanina. Pamiętam tą tkaninę. Musieliśmy bardzo na nią uważać, bo po pierwsze było jej niedużo jak na taką suknię. Po drugie to był tylko jeden kupon tkaniny, którą ja przywiozłem z Mediolanu. Wtedy pamiętam, jeszcze wiozłem ze sobą po prostu w walizce, bo zobaczyłem kawałek w sklepie, od razu ją kupiłem. Nie było więcej, więc nie było mowy o żadnej wtopie, o żadnej poprawce, o żadnej plamce od żelazka, bo wiecie jak to jest zawsze przed prasowaniem finalnym sukienki, zawsze coś się stanie z żelazkiem. No ale efekt był cudowny i bardzo kocham tą suknię i Kasia wyglądała w niej spektakularnie. Ach, w ostatniej chwili doszywaliśmy torebkę. To małe zawiniątko, które Kasia ma tu w ręku, to była torebka, której okazuje się, że Kasia, mając 20 tysięcy torebek i 30 tysięcy stron w internecie, gdzie można kupić torebkę, nie mogliśmy znaleźć odpowiedniej. Potrzebna nam była granatowa, satynowa torebka, którą szyliśmy dokładnie dzień przed balem. Także dzisiejszego kącika zakulisowych rozmów projektantów z gwiazdami to tyle. Jeżeli coś nowego się wydarzy, spieszę z update'em. Dziękuję bardzo.